Większe opłaty za granicą dla niezaantidotumowanych. Segregacja dzieci w polskich szkołach. Sprzedał mieszkanie po roku i zarobił 1 000 000 złotych. A na koniec ciekawa ciekawostka dnia. I kompletnie bym zapomniał. Takie info z ostatniej chwili dla was. Ostatnio bardzo fajnie wbijacie łapki, wbijacie suby, dlatego tak jak się umawialiśmy, będzie bonusowy odcinek również i w ten weekend, dokładnie w niedzielę o godzinie 15, więc bądźcie koniecznie w niedzielę o godzinę 15. Już was teraz informuję, żebyście na pewno wbili, bo jak nie będziecie o tym wiedzieć, to może nie wbijecie, a YouTube potraktuje wtedy ten film jako mniej angażujący czy coś. Dlatego zapraszam was bardzo serdecznie, niedziela godzina 15, bonusowy film, który jak zawsze będzie mocniej kontrowersyjny. President Emmanuel Macron of France arrived in Tahiti on Sunday on a visit to French Polynesia. Polinezja francuska otworzyła się na turystów i przy okazji wprowadzone zostały tutaj nowe opłaty dla przyjezdnych. Co ciekawe, niezaszczepieni muszą się liczyć z 2 razy wyższą kwotą do uiszczenia niż ci, którzy przyjęli swoją dawkę. Jakiś czas temu Radio Z pisało o tym, że po wielu miesiącach zamknięcia Polinezja francuska w końcu otworzyła się na turystów. Początkowo dotyczyło to tylko przyjezdnych z terytorium USA, ale grupa ta ciągle się poszerza. Wjazd do kraju jest możliwy po spełnieniu wielu rygorystycznych kryteriów. Co więcej, podróżujący muszą liczyć się z dodatkową opłatą, jaką wprowadził tutejszy rząd. Dotyczy ona wszystkich, ale osoby niezaszczepione poniosą aż 2 razy wyższe koszty. Polinezja francuska otworzyła się na turystów i przy okazji władze kraju wprowadzają nową opłatę dla przylatujących tutaj osób. Jest to tak zwana opłata zdrowotna i co ciekawe, jej wysokość różni się w zależności od tego, czy przyjęło się swoją dawkę, czy też nie. Podróżujący, którzy przyjęli antidotum, będą musieli zapłacić po przylocie na jedną z wysp Polinezji francuskiej $49, czyli około 200 zł. Z kolei osoby bez swoich dawek czeka koszt w wysokości 460 zł. Jak podaje portal Fly for Free, opłata zdrowotna ma pokryć część kosztów związanych z wymaganiami bezpieczeństwa wprowadzonymi w czasie pandemii. Z pewnością ma to związek z rygorystycznym reżimem sanitarnym, procedurami administracyjnymi na miejscu, a także z testem antygenowym, który należy wykonać po przylocie na miejsce. Przypomnijmy, że Polinezja francuska otworzyła się na turystów po wielu miesiącach całkowitego zamknięcia. Na razie podejmuje tych, którzy przyjęli swoje dawki, a ci bez swoich dawek, aby tu wjechać, muszą mieć ważny powód – służbowy lub rodzinny. Niebawem jednak ta sytuacja na pewno się zmieni. Wówczas turyści, którzy nie przyjęli preparatu, będą musieli liczyć się z wysoką opłatą. Over 4 days, Macron will visit 4 sites spread out across an ocean territory that's as large as Europe. Ale spokojnie, jak was stać na to, żeby polecieć na wyspy Polinezji francuskiej, to spokojnie was stać na to, żeby zapłacić nawet 10 razy więcej za tę opłatę wstępną. Nie no, ale rzeczywiście, jeżeli w cenie jest test antygenowy, no to nic dziwnego, że opłata jest trochę wyższa. Dużo gorzej by było, gdyby, nie wiem, była jakaś opłata konieczna w restauracjach tylko za to, że nie wzięliście antidotum, czy w hotelach dodatkowa opłata za to, że nie macie antidotum, tego certyfikatu. A tak, no to no jeszcze to jakoś tam jest wytłumaczalne, no bo wiecie, no jednak te testy muszą wykonać, nie? Wiecie, na świecie są dużo bardziej hardkorowe rozwiązania, jak na przykład w Australii, gdzie jak przylecicie, to idziecie na kwarantannę do specjalnego hotelu, który kosztuje $15 000 australijskich. No to zapłacenie tych 460 zł chyba w porównaniu do takich rozwiązań nie jest jakimś dramatem. No i macie w cenie test. Generalnie widać, że coraz bardziej wprowadzane są na całym świecie ogólnie utrudnienia dla osób bez swoich dawek. Lecicie za granicę, no to bez antidotum średnio. Ciężko granicę przekroczyć, więcej pieniędzy wydacie na miejscu, nie skorzystacie ze wszystkiego. W kraju naszym podobnie. Mamy jeszcze, może jeszcze nie mamy żadnych praktycznie ograniczeń dla osób bez dawek, no ale ewidentnie się to szykuje. Już otwarcie rozważane są różne opcje, jak to w Polsce załatwić. Ciężkie czasy nastały dla tych, którzy nie przyjęli swojej dawki. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało teraz w szkołach. W ostatnich dniach notujemy nieco powyżej 100 przypadków dziennie zakażeń koronawirusa.
Powrót do szkół po wakacjach nastąpi najprawdopodobniej w trybie stacjonarnym, powiedział Faktowi Adam Niedzielski. Minister zdrowia ujawnił, że zaszczepione dzieci dostaną specjalny bonus. Czy powrót do szkół w roku szkolnym 2021-2022 odbędzie się zgodnie z planem? Minister zdrowia, dopytywany w Fakcie o scenariusze rozwoju czwartej fali, stwierdził, że najbardziej czarny scenariusz mówi o 15 tysiącach zakażeń dziennie na koniec września lub na początku października. Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że wracamy normalnie do szkół. Nie wydaje się, by do końca sierpnia tak przyspieszyły zakażenia, byśmy musieli zmienić tę decyzję, powiedział Adam Niedzielski. Szef Ministerstwa Zdrowia, pytany o obowiązkowe testowanie dzieci w szkołach, które rekomendowała Polska Akademia Nauk, powiedział, że rząd nie planuje wprowadzenia takich zasad. Niedzielski dodał, że jego ministerstwo wspólnie z GIS i resortem edukacji pracuje nad nowymi wytycznymi w sprawie zasad sanitarnych w szkołach. Od 7 czerwca, gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia do nastolatków, pierwszą dawkę przyjęło około 600 tysięcy dzieci. W pełni zaszczepionych jest 400 tysięcy uczniów. Mówimy więc o poziomie 25% populacji. W porównaniu z innymi grupami wiekowymi to mało, ale możliwość szczepienia nastolatków została późno wprowadzona z uwagi na konieczność przeprowadzenia badań przez koncern Pfizer-BioNTech. Liczymy, że antidotum przyspieszą pod koniec wakacji, przekazał minister zdrowia. Adam Niedzielski ujawnił, że nauka zdalna w nowym roku szkolnym może nie obejmować zaszczepionych uczniów. W rządzie trwa dyskusja na ten temat. Rozważamy, czy podobne rozwiązanie jak w przypadku zakładów pracy nie byłoby racjonalne, czyli szkoły o wysokim poziomie antidotum byłyby zwolnione z obowiązku nauki zdalnej czy hybrydowej, powiedział Faktowi minister zdrowia. Diagnostyki w kierunku właśnie wykrywania tego, czy mamy do czynienia z koronawirusem. Czyli nie antidotumowane dzieci w maseczkach, antidotumowane bez. Ciekawie się robi, zwłaszcza, że przecież decyzja o antidotumowaniu zależy od rodziców, a do samego antidotum nie można nikogo zmuszać. I tu mamy już totalną segregację, bo z czym wam się kojarzy takie znakowanie wybranej części dzieci? No jakiś absurd. Jeszcze pomyślcie sobie, jak się będzie czuć dziecko, gdy jego koledzy, koleżanki będą sobie chodzić do szkoły, bo będą zaantidotumowane, a ono nie, bo nie przyjęło swojej dawki przez rodziców. No frustracja i niezrozumienie ogromne. A to z pewnością nie jest w żaden sposób u dzieci pożądane. Dodatkowo zobaczcie. Mówimy o dzieciach, czyli istotach, które nieszczególnie... Pamiętajcie, że w niedzielę bonusowy film o 15, nie? Wiem, że już chcecie mnie hejtować. To może poczekajcie do 15, wejdźcie o 15 w niedzielę na ten film i w niedzielę mnie zhejtujcie, no. Że tak wam przerywam. Dobra, już nie przerywam. Do zobaczenia w niedzielę. Nie ukrywają swoje intencje czy emocje. Pomyślcie sobie, jak bardzo będą mogły być dyskryminowane w szkołach dzieci bez antidotów, jeżeli będzie na nie nagonka. Szkoła przez to, że niewystarczająca liczba dzieci przyjęła swoje dawki, musi pracować zdalnie, będzie prowadzić narrację, że ci, którzy nie przyjmują, są źli. No i postawcie się teraz w roli dziecka, które nie przyjęło swojej dawki, jest dyskryminowane i wytykane palcami nie ze swojej winy, tylko ze względu na decyzję rodziców. Presja olbrzymia, ale nie taka pozytywna presja, taka chora. Presja, która u swoich podnóży ma niezrozumienie i złość. Nic dobrego z tego nie będzie. Pamiętajcie, że mówimy tu o dzieciach. Następny. A jak wynajmujesz, no to przestań wynajmować, przeprowadzasz się gdzie indziej. Ale to odkładać przez te kilka lat. I 30. Gdzie to wykupić? No tak, no ale no to nie w Warszawie, bo w Warszawie no to... Ceny mieszkań rosły ostatnio tak szybko, że dla niektórych ich kupienie i odsprzedanie stało się sposobem na życie i drogą do małej fortuny. Money.pl prześledziło transakcje dotyczące mieszkań, które w krótkim czasie zmieniły właścicieli. Rekordziści mogą zarobić w ten sposób nawet 1 000 000 zł. Boom na rynku nieruchomości trwa, a po mieszkania ciągle ustawiają się kolejki chętnych. Bywa, że jedno mieszkanie zmienia właściciela nawet kilka razy w roku. Jakie ma to przełożenie na ceny? Sprawdzili to dla Money.pl eksperci z firmy Cenatorium. Prawdopodobnie rekordowe mieszkanie, jeśli chodzi o wzrost cen, mieści się w Gdyni przy ulicy Orłowskiej. 100-metrowy lokal został zakupiony w sierpniu 2019 roku za 1,56 miliona złotych. W maju 2020 został odsprzedany, ale już za 2,5 miliona złotych, a zatem z niemal milionowym zyskiem. Do podobnych transakcji dochodziło już zresztą przed kryzysem. Na przykład 116-metrowe mieszkanie na wrocławskim Psim Polu nabywca kupił w kwietniu 2019 roku za 1 040
30 tysięcy złotych. Sprzedał je 2 miesiące później za 1,5 miliona złotych. Najwięcej podobnych transakcji jednak notowano w 2020 i 2021. Kryzys zachwiała wieloma sektorami gospodarki, ale jednocześnie inflacja była bardzo wysoka. I to właśnie nieruchomości traktowano w tym czasie jako najbezpieczniejszą lokatę kapitału. W których miastach najłatwiej kupić mieszkanie i szybko sprzedać z zyskiem? Najwięcej takich transakcji jest oczywiście w Warszawie. Na przykład mieszkanie przy ulicy Figiel na Ochocie o powierzchni 107 metrów kupiono na początku 2019 roku za 1,1 milion złotych. W maju 2020 odsprzedano je za 1,4 miliona złotych. Jednak Mariusz Kurzac, dyrektor zarządzający Cenatorium, zwraca uwagę na Gdynię. Jak mówi Many.pl, jest tam bardzo dużo inwestycji, a jednocześnie popyt na mieszkania jest spory. Jak wynika z analizy Cenatorium, w tym mieście było ostatnio sporo przypadków, gdy ktoś kupił mieszkanie i sprzedał je szybko z zyskiem przekraczającym 300 tysięcy złotych. Mariusz Kurzac mówił, że właśnie każdy przypadek, jeśli chodzi o szybką odsprzedaż mieszkania, jest inny. W czasie kryzysu w Trójmieście było sporo osób, które miały po kilka lokali na wynajem. Lockdowny spowodowały jednak, że nagle zabrakło chętnych, by z wynajmu korzystać. Właściciele mieszkań często musieli więc swoje lokale sprzedać. Korzystali na tym ludzie ze sporym zapasem gotówki, którzy zwolnione mieszkania nabywali. Boom na rynku spowodował jednak, że pojawiły się osoby, które wyszukują mieszkania, by szybko je sprzedać z jak największym zyskiem. Takie osoby nazywa się na rynku fliperami. Kurzac uważa, że w Polsce jest kilkadziesiąt firm, które się zajmują fliperingiem. Większość z nich działa jednak lokalnie. Na rynku ogólnopolskim takich firm jest może kilkanaście. Mówi, jak szacuje, jest jeszcze kilkaset osób, które zajmują się tym na własną rękę. No wynajmować też! Ja jestem bezdomny, ja tylko mogę wynająć. Jeżeli mam pracę, kochany, wie pan. Flip życia. Wyobrażacie sobie przez rok zrobić z 1,5 miliona 2,5 miliona? To nie jest z 15 milionów zarobić milion, tylko z 1,5 miliona. Wzrosty są naprawdę konkretne i niekiedy sięgają nawet kilkudziesięciu procent. No ale żeby inwestować w mieszkanie, trzeba się przede wszystkim na tym znać. Trzeba mieć też kapitał. Nie jest to inwestycja tak o dla każdego. Przeciętna osoba nie ma oszczędności takich, żeby móc sobie kupić mieszkanie za gotówkę. Dlatego co powinno się zrobić? Opodatkować wszystkich! Takie pieniądze mają. Dać pieniądze biednym, żeby oni też mogli sobie kupować mieszkanie i spróbować zrobić takiego flipa, a nie. Dlaczego ludzie pracujący na minimalnej krajowej nie mogą sobie 10 mieszkań kupić? Nielogiczne. Ale tak na serio. Też nie trzeba mieć milionów, żeby w ogóle móc robić pieniądze. Ten zysk z pewnością jest spektakularny, ale z małym kapitałem też da się, czy to robić biznes jakiś, czy też jakoś inwestować. A co lepsze, osiągnięcie dużego zwrotu z małym kapitałem jest też dużo prostsze. Ale z całą pewnością dużo prostsze byłoby opodatkować wszystkich tych, którzy mają miliony i dać tym, którzy nie mają. Ciekawa skala. Down a long, bumpy track lies one of UNESCO's newest sites, the Yan Primeval Forest, an indigenous forest of beech, fir and spruce trees. Bieszczadzkie buki dołączyły do Puszczy Białowieskiej, a na świecie do takich miejsc jak m.in. Wielka Rafa Koralowa w Australii i Park Narodowy Yellowstone w USA. Lasy bukowe położone na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego włączono w skład europejskiego obiektu UNESCO. Pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy. Jak zauważa WWF, teren objęty decyzją UNESCO to około 11% całego BPN. Obiekt, którego częścią stały się właśnie drzewostany bukowe Bieszczad, obejmuje 94 obszary leśne w 18 krajach Europy. Pierwotnie wchodziły w jego skład lasy bukowe Albanii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Niemiec, Włoch, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Ukrainy. Teraz został rozszerzony o lasy Bośni i Hercegowiny, Czech, Francji, Macedonii Północnej, Szwajcarii i Polski. Jak napisano na stronie internetowej Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, lasy te stanowią znakomity przykład stosunkowo nienaruszonych, złożonych lasów strefy umiarkowanej i wykazują szerokie spektrum kompleksowych wzorców ekologicznych i procesów czystych i mieszanych drzewostanów buka europejskiego w różnych warunkach środowiskowych. Docenienie wartości przyrodniczej lasów bieszczadzkich to świetna wiadomość. To potwierdzenie przez światowe grono ekspertów tego, co od dawna wiemy. Lasy w Karpatach są unikatowe i musimy o nie dbać. Dobrze, że dostrzeżono to także poza granicami Polski, mówi członek WWF Polska, choć jednocześnie zauważa, że szkoda, iż UNESCO ograniczyło się do lasów bukowych położonych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Takich obszarów w polskich Karpatach jest znacznie więcej. As UNESCO acts to preserve its future, it helps to preserve ours. Charlie Angela, Al Jazeera. W
Polsce mamy całą masę miejsc, które z pewnością nadawałyby się do światowego dziedzictwa UNESCO. Zobaczcie, ile mamy regionów wartych uwagi. Cała Warmia i Mazury, właśnie Bieszczady, wszystkie góry na południu, dzikie linie brzegowe z Bałtykiem na północy. Z całą pewnością, gdybyśmy się bardziej postarali, to więcej dzikich miejsc mogłoby zostać wpisanych do światowego dziedzictwa UNESCO. No i wtedy też z pewnością dużo bardziej byłoby tu chronionych miejsc i nie byłoby opcji, że rząd wpłynie w przypływie entuzjazmu, oddaje jakiemuś Obajtkowi czy innemu kolesiowi. No ale żeby tak się zdało, rząd musi wykazać się jakąś inicjatywą, a jak wiadomo, mało takich jest inicjatyw w takich dziedzinach, czyli oczywiście wina rządu. Wręcz wysłucha. Stereotypowa blondynka w milionerach. Proszę pani, proste pytanie do miliona. Które ptaki nie zakładają gniazd? A. Bociany, B. Kukułki, C. Jaskółki, D. Dzięcioły. To będzie kukułka. Brawo, brawo, wygrała pani milion. Po tygodniu koleżanka jej się pyta, skąd wiedziała. No, to proste. Kukułki mieszkają w zegarach. Tego suchara mamy what? Alka Runnera, za co serdeczny szacun i oczywiście otrzymujesz od nas złotą kukułę. A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie wbijaj na mojego TikToka Maciej Podstawka, gdzie dostaniesz mnóstwo sucharów, a w komentarzach możesz pisać swoje propozycje, które być może trafią do jednego z kolejnych odcinków. Tymczasem ja już się będę żegnał, trzymajcie się bardzo ciepło, no i heja!